Witam, witam ponownie w Hitmanie 3. Kończymy przedostatnią misję fabularną. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże. Ale na początek wielkie dzięki dla nowego wspierającego, Kamil Sobczyk. Żółwik dla ciebie, dzięki wielkie dla wszystkich wspierających. Jak widzicie, tutaj mamy nową planszę startową. Mamy tutaj wszystkie socjale tutaj wspierających, więc tak to będzie się prezentowało. Dajcie znać, czy wam się bardziej podoba niż poprzednia plansza. No i lecimy standardowo. Łapa, subskrypcja. Niech się dzieje. Ostatnio pamiętacie, że tutaj ogłuszyliśmy wszystkich. Mamy tą buteleczkę wina. No i musimy się zgłosić do szefa ochrony. Chyba tu wyjdziemy spokojnie, co? Tak, tu sobie spokojnie wyjdziemy. Nie chcemy być na kamerze za bardzo. Hey, Flowers! No. Over here. Come on, while we're young. Sir, I present to you the 1945 Grand Paladin. Huh. Somehow I thought it'd be bigger. Come on, Flowers. Guests are waiting. Dokładnie. Idziemy do gości. A goście zacni, naprawdę zacni. Dwóch do eliminacji i tam jest też Diana. Będzie ciekawie. Myślę, że w jednym miejscu będziemy w stanie nawet ich ubić, nie? Zobaczymy, może tak się uda. We're still on alert from all those big shot CEOs getting off. If you wanna come through, I'm gonna need to pat you down. Dobra. Ale oczywiście będziemy robić te questy fabularne, więc tak jak nas poprowadzą, tak będziemy robić. Teraz tak, czego nie możemy zabrać ze sobą? Tego nie możemy. Mam jakąś flintę? Kurde, tego też nie mogę. Ale my wszystkich ogłuszamy tam. Easy. Looking fine today, sir. Jest czyściutko. That's good. Keep those arms there. Don't move. If I find something, I'm gonna crucify you. Cyberpunku. All right, all good. Go on. Dobra, idziemy dalej. Winko jest. Ono się nie rozbija nawet na głowach, więc jest naprawdę skuteczne. The boss is having a powwow with some employees, and discretion is the name of the game. I'm sure you figured that out already, you being a scholar and all. Don't discuss, disclose, or hell, even contemplate what goes down. Just set your mind to wool-gathering mode. You think you can do that for me, Flowers? Worry not, Mr. Cortazar. I'm the very soul of discretion. Good man. Tu można tego wyeliminować, nie? I też się pewnie przebrać, ale spokojnie, spokojnie. They're already at it. Go on, place the wine on the table. I'll pour it. Decant. Ale zgromadzenie. No pięknie. The nervous system effectively and reliably trained. Ah, ladies and gentlemen. Mr. Flowers, our resident sommelier. I believe he has brought us something quite special. Perhaps you will educate us, Mr. Flowers. This is the 1945 Grand Paladin. One of only five bottles in existence. Okay. The vintage is legendary. The proverbial unicorn wine. The year was hot. The wine's super concentrated, and thanks to hail and frost, the production was small. Only 300 bottles were ever produced. And when the vineyard was bombed during the closing days of World War II, only a single crate survived. It is said to have amazingly complex aromas, with long savory layers of fruit and spice flavors, and a silky texture. Enjoy. Wonderful. Thank you, Mr. Flowers. Feel free to stick around in case our guests have questions. This wine was gifted to me by the Arch Society in acknowledgement of my firm's legal services. It stands as a powerful reminder that Providence draws its strength not from force, but from partnership. We are but a few, and yet together we are unstoppable, because we stand united. My friends, loyalty is everything.
which is why we cannot allow traitors into our ranks. Ah, yes. Here it comes. This woman has waged bloody war on us. More than a dozen heralds and operatives dead. Your colleagues and clients, my friend Ken Morgan, not to mention the partners themselves, our founders, our benefactors. Make no mistake, this woman's hands are soaked in blood, our blood. And Arthur Edwards, the new supreme head of Providence, is handing her the keys to the kingdom. Now, does that seem right to you, my friends? Does that sound like loyalty? Absolutely. Absolutely. Perhaps Edwards simply recognizes talent when he sees it. Perhaps this is why I am also in the running to become constant and following this childish outburst. I dare say I am in the lead, Don. What? You're lying, of course. Which only proves my point. You cannot be trusted, Miss Burnwood. This woman will be our downfall. That is, unless we take matters into our own hands. You are heralds, sworn to protect Providence against all threats, including inside ones. I have devised a plan. Together we can make it work, but you have to decide now, my friends. Are you with me? No. I'm in. Yes. 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 I agree. I'm in. Listen to yourselves. Don Yate is not even appointed Constant yet. And already he conspires to betray his master. Zaraz nią zabiją. I don't pretend to understand Edward's every move, but I do know that this man is an opportunist and unworthy of office. Then you are a traitor to the heralds. The room is against you, Tamara. Stand down now or share her fate. Edwards will hear about this. I think not. I am sorry, but you brought this on yourself. O kurde, to mogą być jaja zaraz. Escort Miss Burnwood to my office. I'll join you shortly. What? Right. Move it. Let's go. O kurde. I'm warning you, Yates. Kurde. This will not go your way. O kurde. Zabierają ją. We need to get our story straight. Diana Burnwood died today by the hand of her rogue agent. Okej, musimy się dostać do Diany. Tamara Vidal, who saw through tu mamy jeszcze tego, ja nie będę go teraz eliminował. Ale klucz ja zdobyłem wcześniej, nie? Dobra. O kurde, secret door. Dobra, tu mamy jednego. O kurde, muszę się dostać w 9 minut 27 teraz do Diany. Czyli ona jest teraz pod ochroną jakby. Ja się za niego przebiorę spokojnie. Say what? Are you gonna pick that up? Huh? Hey buddy, you ever hear of trash cans? Ej dobra, chyba mu strzelimy w pysk, co? Aha, muszę wszystkich, o kurde. Czyli całą ochronę muszę tutaj rozwalić, spoko. Took you long
enough. Quick, clear the floor. Spoko, spoko. Ale jaja. No dobra, nie będę go zrzucał. Zmieścisz się tam jeszcze, co? Zmieścisz się. Dobra, pyk. Ładnie, ładnie. Teraz jak tam tego załatwić? On może tutaj przyjdzie po Dianę, nie? Dziwnie zabezpieczone to miejsce. Good. I was beginning to worry. Were you? Okay. No. Listen up, 47. Yates will be here shortly. Super. He'll have his thug Cortazar do his dirty work, but he won't pass up on the chance for a good gloat and a monologue. So. Private space, kill room decor. Exactly. We won't get another shot at this. Now sit down and blend in. When I provide a distraction, you just be ready to move. O kurde. Dobra, no to tu się zasadzimy na niego. Czekamy. Będzie kosa. Będzie kosa w żebro. Ej, ale fajne są te misje, nie? Naprawdę fajne, bo gdybyśmy tak weszli, zastrzelili, to nie miałoby tego uroku. Zrobili fajne questy, to niech będą. Okej, dwóch mamy do ubicia. Ten dostanie kosę, tak? Miss Burnwood. You rolled out the red carpet just for me. Don, you shouldn't have. So confident, even in defeat. I suppose you're not used to danger, always safe behind your screens. Just tell me one thing before we part ways. Why me? Why you? Why would Edwards trust you? Please. It will keep me awake at nights, and I'm 65. I get up four times to piss as it is. Oh, it's simple, really. Edwards is proud. He considers himself the cleverest man alive, and yet we tricked him on Isle of Scale, and it's eating him up. He needs to win. Full, unequivocal victory. My recruitment was just the feather in his cap. By the way, you were right about one thing. Hmm. Yeah? I'm all ears. Holy shit! Poszło! You asshole! Don't just stand there! Come on! No serio? On jeszcze tam żyje? Your instincts were dead on. And I will make it my mission to tear down Providence brick by brick. Finish it. Such a good boy. O kurde, dobił. Ale jazda. Well done, 47. Better get rid of the body. Won't be long before they come looking. When you're done, meet me on the dance floor. Oh, and dress appropriately. Nie wiem, czy mi się tutaj zmieści, no ale... Tu jest full. A, to jeszcze tu. No, 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 ładnie. Ładnie, fajne to było. Rozegrane. Dobra, i my co? A, my się tu przebieramy, tak? Kurde.
O! To już koniec. Ładnie, naprawdę fajnie wyszło, nie? Moim zdaniem wyszło super. I teraz muszę zlokalizować jakieś wyjście. Tam jest. Oko, po prostu opuścimy winiarnię. Tu jest czysto już. Ale super poszło, naprawdę super poszło. No, idziemy zatańczyć, tak? Czy co? Tango argentyńskie? Tak. Ale jazda. It's done. Now what? Now we strike at the heart. Edwards, you know how to find him, don't you? Why, Edwards finds you, 47. He is untraceable and he never lets you forget it. He is cocky, and that will be his downfall. What's the plan? Too many eyes. Meet me at the Olive Grove at sunset. One last tango, 47. Wow. Ostatnie tango. No dobra, to co? Lecimy dalej, nie? Dobra, chyba lecimy dalej zobaczyć cinematic i ostatnią misję. Ale ona go chyba wyda, nie? How did you know? Your deal. That kind of power always comes with a price. What's yours? I think you know. O kurde. I am sorry. This is a necessary evil. What have you done? Eat the brand neurotoxin. O nie, neurotoksyna? See, Edwards learns by his mistakes, 47. And as you've clearly demonstrated, brute force is futile. It had to be me. It was the only way. To get this close. My family. I know what you did. After all these years, I finally know. I am sorry. You didn't have a choice. I did. Providence used you, but I'm no better. All I saw was a blank slate, a weapon to wield. I told myself it was what you needed, but people aren't meant to be controlled. This is a kindness. Goodbye, agent. Agencie, ogarnij. Dasz radę jeszcze. Ostatnia misja jest. Musi jakoś to przeżyć. O kurde. Final. Zobaczmy. Okej. Startujemy. Are you still here? Still clinging on to your self-image. Agent 47, the apex predator. O kurde, ale mega to wygląda.
agent w całej okazałości. Co tu się dzieje teraz? To są zaświaty? O, zaświaty. Always hiding behind the headlines. Ej, to jest od pierwszej części tutaj. Was perfection its own justification? Or a willful distraction? Ej, podsumowanie. Oh my god. A wall built contract by contract. To shield you from the uncomfortable truth. You're exactly the tool they bred you to be. To było chyba w dwójce to było? Coś mi się kojarzy. How could you possibly function on your own? You never even had a name. Until I gave you one. That's him. Burnwood never ceases to surprise me. You really are a most singular individual. And to think, she wanted me to put you down. Lucky for you, I never throw away anything useful. Prepare the serum. Forgetting's not so bad. You've done it before. What's he doing? Is he still looking at us? I'm afraid so. Poor sap just won't accept his days are done. Perhaps I should take him out to the woods and set him free. Oh, it's a classic. He was a loyal tool. But everything goes the way of the horse and cart eventually. I couldn't agree more. Are you done? The toxins are playing into your fears. Don't let them. Come on. Gotta get your head straight. Oj, oj, dojedziemy jeszcze wszystkich, co? On się obudzi. Nie, ale mega. She wants me dead. She has every right to after what we did. But that's not what is really going on. She chose power. In the end, she was just like them. No. She found a way to turn Edward's own cleverness against him. Hmm. The rest is up to you. I don't know how. You do know. Diana! Coming! Once you dispose of Edwards, I will dismantle Providence from the top down. It will finally be over. All you have to do is embrace the past. O, dobra, jesteś. Musisz być. Nawet jeśli to koniec, to kiedyś wrócisz na pewno. Dobra, gdzie my jesteśmy? Arthur Edwards. A kto inaczej? Nie mogło być inaczej. Dobra. Tak, ubranko jest. Wrzucamy go? A, wrzucamy. Rozbijemy, okej. Okay. Ty masz jakąś kartkę? Masz, oczywiście, że masz. Find a catchy name for it. For when we go commercial, I mean. You figure this thing has commercial applications? Who'd want to have their minds wiped? Mapa już nie jest dostępna, nie? Obviously. But that's just fine-tuning. Okay. Powiedzmy, że to zobaczmy. Jeden.
Good. Jak to? O kurczę, jesteśmy w pociągu, tak? To etap w pociągu. I ten jeszcze się tak przesuwa. Ale będą jaja. Ten Artur jest tam na przodzie. Już się nie będziemy szczypać. Nawet będziemy strzelać chyba. Ale jazda. Kurde, serio? Tak dużo jest osób tutaj? Sobie wyjdziemy. Kurde, myślałem, że dostanę w łeb. Jest okej, okay. Nie musimy się z tamtymi bić, na razie spoko. Ale jazda. Pójdziemy górą. Ty serio nie przejdę? Szkoda. Dobra, to z tymi musimy zawalczyć już. A, czyli tam można dostać pysk. Corporation bought this train for sample backup storage, but since the bombing at the R&D site in Johannesburg, they're refitting the cars. Dobra, jest git. Huh. So what did the Russian report back? Tu już mi się coś nie podoba. Wyjdziemy tak. Grupa zbita. Chociaż tam jest jeden. To tu już wejdziemy na pewno i chyba. Prawdopodobnie to w jednym odcinku spróbujemy skończyć jakoś. Dobra, robimy po cichu, jeszcze ostatni. Robimy po cichu. Ale jazda, etap w pociągu. To trzeba cały czas na kucku, bo dostaniemy jeszcze tam z tej belki i tyle będzie z agenta. Dopiero co wstał. Okej, okay. A jeszcze daleko jest, nie? Zwykle jeden jest taki nieufny, a resztę spoko. O!
Tak, jeden jest nieufny. Tylko jeden. O, jakiś to się przyda. Nie no, bardzo daleko jest ten odwar. Providence? Idziemy dalej. Where are we supposed to be exactly? Ukraine? It all looks the same through the blizzard. Nah, somewhere in Romania. We're on a loop. Doc Rave to your court. No bo jakaś jazda, może boczkiem się uda? Coś się uda. I nadal jest bardzo daleko. To już mi się nie podoba. Serio? Takie cuda tu dają? Spoko. To chyba się zabawimy. Ewentualnie tu bym wyszedł. No nie wierzę, serio? A to nawet wibruje, tutaj padek mamy. Hey, security guy. Hold up just a minute. Kurde, mogłem. Tego mogłem w sumie zepchnąć, jak szkoda. Dobra, czy coś tu macie jeszcze? Macie to, to się może przydać. Dobra, no to tak, tu mamy jednego zioma. Ale to, dobra, przejdziemy sobie obok, nie? Ewentualnie ten ostatni. A, dobra. Boczkim. Tu mamy dwóch, kurde. To już nie wygląda najlepiej. O, teraz już mnie nie szukają, nie? Dobra. Jestem jak swój. Dobra, jest super. Tak się można bawić. In the flesh. Everything under control? Yeah. Orson here had one of his feelings. Everything's on rails. Now move aside. I have a message for the boss. Yeah? Prisoner awake yet? Oh, he's up and about. Mam wiadomość do szefa i wchodzę na czołg.
Ej, serio? Wy mnie szukacie? There's this fight going on over there, and it sounds really violent. Do something. Straszne to było. To było naprawdę fatalne. Doszło do incydentu. We have a security breach. Go somewhere safe. Now. Jeez. Wasp. Dobrze, że przechodzisz przez ściany. Bo byłby problem. To nie ja. To nie ja byłem łysym. Jesus. Jesus Christ. Mam wiadomość do szefa. A może ta Givera? Może ta Givera to za dużo. Już go mamy, już go mamy. I teraz tak. Okej. Już jesteśmy sami. Nie ma odwrotu. Ej, serio, tu nikogo nie ma. Stanowski! Ludzie, tu nikogo nie ma. I don't suppose there's any point calling for help. No. Seems I brought this on myself. Well played, Miss Burnwood. Do you really think she'll be able to resist all that power? This is not how people work. She rejects the power, not the responsibility. A noble idea. But please join me in the real world. I trust you already know what this is. Why not simply take it? Embrace who you were always meant to be. No. Never again. Well, I had to try. Go on then. Do your thing. At least I die knowing who I am. A można wziąć to serum? Ja bym go rzucił tym, ale... No dobra, co robimy z nim? Urywamy mu łeb. Ej, ale... Można to wziąć? Okay. Ciekawe, czy to ma jakiś wpływ? Ostatni boss niezły, nie? Wystarczyło go poddusić. Chociaż dojście nie było łatwe, ale... No jeśli to jest zakończenie... To nieźle. Chociaż może jakiś film jeszcze będzie. Kończący. Nightmare Fuel. O, nowy deal. String of resignations at the top level of international finance continues as Milton Fitzpatrick CEO Alexander Fannin joins the president of Hamson Oil, Juan Luis Founder Tim Quinn, and plenty of others step down.
Koniec z tym. Ciekawe, myślę, że długa przerwa będzie teraz. Rok później. Myślę, że będzie długa przerwa, ale... That's not who I am anymore. The pact is done. Kurde. The past. Dead. No serio, koniec marki by było? Możliwe, nie? Ale może kiedyś wrócą. I choose this path because I can. There will always be people like them. So there will always be people like us. No one is untouchable. It's good to be back. Kurde. No koniec, koniec trylogii. Agenta 47. Myślę, że na kilka lat na pewno będzie oddechu dla tej serii. I podobno twórcy tych trzech części pracują nad nową odsłoną Jamesa Bonda. Może to myślę, że pasowałoby do tego stylu. I może być to dosyć też podobna gra, ale może z większą ilością akcji. Zobaczymy. Niemniej, no seria króciutka, ale tu wiecie, że Hitman... To jest taka seria, myślę, że dla fanów, jeśli ktoś chciałby pograć w taką piaskownicę skradankową z różnymi opcjami, no to jest to idealna produkcja właśnie dla fanów skradanek, dla fanów tutaj sprawdzania różnych wariantów i przechodzenia jednej misji na, można powiedzieć, milion sposobów, bo tych opcji jest naprawdę dużo. Ja tutaj przechodziłem tylko jeden raz, ale starałem się wam pokazywać te opcje takie fabularne, z różnymi questami, gdzie można zobaczyć coś ciekawszego niż tylko zabijanie poszczególnych przeciwników. Więc myślę, że fajna seria, taka króciutka. Tutaj nie było też polskiego języka, ale no myślę, że sam gameplay broni się fajnie, nawet jeśli ktoś kompletnie nic nie rozumiał, ale myślę, że rozumieliście tutaj, co się działo. No i... Dzięki wielkie za oglądanie. Myślę, że nie ma co się rozwodzić. To jest kolejny bardzo, bardzo podobny Hitman. Tutaj z fajną historią na koniec, ale to myślę, że za dużo nowego tutaj nie zostało wprowadzone. I jeśli ktoś grał w jedynkę, dwójkę, trójkę, no to macie takie podobne trzy gry i można powiedzieć, że to są jedne części, ale z trzema takimi dodatkami, można powiedzieć, albo trzema rozdziałami, które też były podzielone na misje. Także, no cóż, myślę, że formuła powoli może by się wyczerpywała, ale dla fanów to zawsze będzie coś fajnego. Niemniej osoby, które potrzebują jakichś innych wrażeń, no to myślę, że pojedynce i dwójce mogą już mieć wystarczająco tego Hitmana. Niemniej dopracowana gra, naprawdę dobra w swoim gatunku, z fajnym gameplayem, z fajnymi tymi questami, no z fabułą interesującą, ale też tutaj sporo robił ten klimat, lokacje przygotowane naprawdę rewelacyjnie, wyglądało to świetnie. Podobno tutaj działa to w niecałym 4K, też się dowiedziałem, w 1800p, nie 1080p, tylko 1800, także technicznie też jest świetnie. Te odbicia to robią furorę. Nawet do teraz nie wiem, jak to zrobili, ale bez ray tracingu, no sztos totalny. Niemniej króciutka seria, więc myślę, że dla fanów i tak warte zagrania i tak myślę, że więcej z tej gry wyciągniecie niż tutaj było przedstawione. Także wielkie dzięki za oglądanie. Już niebawem na kanale będzie seria z Medium, oczywiście 28 mamy premierę, może coś wcześniej się uda też nagrać, zobaczymy. No i lecimy teraz cały czas z Cyberpunkiem, mamy Red Dead Redemption, więc troszkę więcej będzie tego Red Deada. Mamy wiadomo Gwincika, Pampry to już w tle, no i też czasami Battlefronta jeszcze będę wrzucał. I później już tam kolejne premiery będą się
pojawiały. Sprawdźcie sobie taki odcinek na kanale Najbardziej oczekiwane gry 2021 i tam wszystkie premiery po kolei. Myślę, że te ważniejsze przedstawiałem i te wszystkie gry będą oczywiście na kanale, więc kto czeka na następne produkcje, macie też zakładkę informacje na kanale albo patrona, jeśli ktoś by chciał wesprzeć, albo zobaczyć, jakie będą kolejne serie i stroje. No to tam wszystko jest rozpisane, także dzięki jeszcze raz, dajcie znać, jak wam się podobała seria i gra, jak ją oceniacie w takiej, można powiedzieć, skali od 0 do 10. I dajcie znać, czy graliście tego Hitmana. Ile wam tutaj to wszystko zajęło z różnymi opcjami, bo tych opcji jest naprawdę dużo. Także już nie przedłużam. Myślę, że to w jednym odcinku taki ostateczny już jeden materiał będzie dla was. I widzimy się w kolejnych seriach na kanale. Zostawcie łapkę, subskrypcję, kto czeka na kolejne premiery AAA. I kto dotrwał do końca, niech napisze koniec łysego. Do następnego.